Słuchajcie, przez weekend miałem tak naprawdę całą, jakby to nazwać, burzę mózgów. O, właśnie, to jest dobre. Burza mózgów wraz z Mają, z Domczakiem. Tutaj te dwie osoby najbardziej chyba mi posłużyły jako taka moja kolejna głowa, kolejny mózg, gdzie mogłem troszeczkę na nich polegać. Słuchajcie, i doszedłem do różnych takich wniosków. Jak wiecie, założyłem ten drugi kanał, Husiek V2. Jeszcze czy w weekend przychodziło mi przez myśl, słuchajcie, żeby całkowicie przejść na tamten kanał, a ten zostawić w spokoju. Nawet dostałem propozycję sprzedaży tego kanału. Zaraz wam opowiem mniej więcej, jak to wychodzi i jak to wygląda. I ile można realnie zarobić za taki kanał, jak na przykład jak mój. Słuchajcie, może zacznijmy właśnie od tej sprzedaży kanału. Jak to wychodzi? Odezwała się do mnie pewna firma i zaproponowali pewną kwotę w wysokości 15 tysięcy złotych, że oni kupią ten kanał, a ty sobie przejdź na jakiś inny. I powiem wam, przez chwilę mi to przechodziło przez myśl, z uwagi na to, że myślałem, żeby całkowicie przejść na drugi kanał. I stwierdziłem, że spoko, można by wtedy zainwestować w coś nowy, trochę kasy, w nowy kanał, nie? Ale z drugiej strony, słuchajcie, tak sobie pomyślałem, kasa to nie wszystko. I to, co, słuchajcie, włożyłem w kanał przez 6 lat, to nie wynagrodzi nawet dwa razy tyle i tak dalej. Także stwierdziłem, nie, to jest moje, to jest coś, nad czym pracowałem przez tyle lat. Działa to jak działa, są wzloty i upadki, ale raczej jestem dobry myśli, więc stwierdziłem, nie, to totalnie odpada. I słuchajcie, i stwierdziłem, że dlaczego nie? Mogę rozwijać przecież dwa kanały. Więc na tym kanale, tutaj na kanale Husiek głównym, jest wszystko bez zmian. Rozpiskę filmów nowo wstawię na grupę już i na fanpage za kilka dni. Tam dopracuję kilka rzeczy. Także tutaj zostanie wszystko bez zmian. Zachęcam oczywiście do dawania łapek w górę, do subskrypcji kanału, do dzwoneczków i tak dalej. O tym nie zapominajcie przy filmach. No i oczywiście będzie rozwinięty też kanał drugi, Husiek V2. Tam na razie będzie City Skylines, scenariusze. Później dodatkowo tam będzie coś jeszcze dochodzić. Słuchajcie, mam w planie też daily vlogi. Już informowałem o tym wcześniej. Tylko tak jak mówię, muszę uzbierać fundusz na kamerę. Chcę kupić kamerę taką dokładnie jak... Znaczy może nie ten sam model, ale tego typu jak ma Szafa z mocnego vlogu. Malutka poręczna Sony Action Cam. Więc stwierdziłem, że dopiero jak kiedyś mi się uzbiera coś tam, dołożę swoich oszczędności na tą kamerę, to wtedy taką kamerę kupię i wtedy zacznę z daily vlogowaniem. Oczywiście wszystkich chętnych, które chcieliby wesprzeć moją inicjatywę daily vlogowania, zachęcam do... możecie zostawić nawet kupić suba, bo zaraz jeszcze powiem o Twitchu. Możecie tam kupić suba, możecie rzucić donate'a. Zachęcam też do odwiedzenia mojego patronate'a. Mam patronate'a, więc może ktoś z was tym patronem będzie chciał zostać i wesprzeć taką fajną inicjatywę. Oczywiście dla patronów też przewidziałem różne ciekawe funkcje, więc ten patronate, myślę, też powoli zacznę jakoś tam promować. Być może ktoś z was będzie zainteresowany. Wracając, słuchajcie, do live'ów. Będę robił live'y na Twitchu. Z uwagi na to, że podłapałem jeszcze jednego partnera, który być może będzie dawał fajne rzeczy na giveaway co jakiś czas. Rzeczy w sensie nie gry, tylko sprzęt gamingowy. Więc na razie w zasadzie rozmowy trwają, ale też jestem dobrej myśli i no i właśnie wymóg jest taki, że muszę zrobić to na Twitchu. Kolejna kwestia, sam w zasadzie przemyślałem jakoś jakiś czas temu właśnie powrót sobie na Twitcha, z uwagi takie, że tak, po pierwsze kiedyś dostałem na live'ie na YouTubie roszczenie, że ten film jest nieodpowiedni dla reklamodawców, gdzie na streamie nic się oczywiście takiego strasznego nie działo, no to już pomijam. No i kwestia taka, słuchajcie, funkcjonalność. Dla mnie funkcjonalność jest na Twitchu mega dużo lepsza niż tutaj na YouTubie. Mogę sobie skonfigurować bota bardziej, gdzie wyświetlają mi się informacje w czacie. Włącza mi się automatycznie reklama. Ten czat jest bardziej przejrzysty i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że ktoś zaraz powie, ale Huśku, przecież na YouTubie mógłbyś więcej ludzi i tak dalej. Tak, ale z czasem, słuchajcie, tą publikę tam można też zebrać. Druga kwestia, chciałbym rozwijać dwa niezależne źródła od siebie, czyli YouTube oraz Twitch. Dwa niezależne źródła, gdzie
Część ludzi może przyjść tam, część ludzi może zetknąć też tutaj. Także to jest inna kwestia jednak też, która jest za. No i jeszcze ostatnio rozmawiałem z jednym z większych twórców, który również jakiś czas temu przeszedł sobie na Twitcha z YouTube'a i słuchajcie, powiedział mi w zasadzie dosyć taką konkretną rzecz. Puśku, rób sobie na Twitchu, bo popatrz, jeżeli ktoś na YouTubie zrobi ci rajda z jakiegoś większego kanału nawet, ludzie przyjdą, niektórzy dadzą ci tam właśnie subskrypcję kanału, subskrypcję na kanale, prawda, na tym YouTubeowym. Z tych ludzi, którzy przyszli z rajda, z jakiegoś tam kanału, nie wiem, nazwijmy sobie ten kanał Świnki Morskie i nie wiem, i Przyjaciele. Ten kanał powiedzmy ma 200, 300, 500 tysięcy subów. I te świnki morskie, znaczy widzowie tego kanału, tych świnek morskich, przychodzą do Huśka, bo Husiek, nie wiem, gra w Simsy i robi sobie psa, tak? I część tych widzów z tych świnek morskich przychodzi, daje mi suba, tylko dlatego, że przyszli na rajda i w zasadzie nie mają zamiaru oglądać tego kanału, nie mają zamiaru oglądać mojego kontentu, przede wszystkim nie znają mojego kontentu, bo przyszli tylko dlatego, że jakiś tam twórca ich skierował, zróbmy rajda, nie? No i ileś tam z tych procent, z tych ludzi, którzy tam przyjdą na tego rajda, napiszą coś tam, świnki morskie pozdrawiają, no to zostanie, prawda? Będzie tym potencjalnym widzem, tylko ten potencjalny widz zakończy się na tym, że on po prostu nie będzie oglądał tych filmów, nie będzie oglądał na bieżąco materiał, albo w zasadzie ten sub po prostu będzie tylko wisiał i tyle. Więc to jest ta kwestia, że jednak faktycznie lepiej sobie tego nie robić. Przede wszystkim tutaj też mówię, żeby nie rajdować innych osób, bo może rajd jest fajny, ktoś tam zobaczy, o fajne, ha 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 ha, ale to się nie przekłada. Dostaniesz tylko część pustych subów. Może z tej części subów, którzy przyjdą, raptem 2-3% będzie cię oglądać, a reszta to będzie po prostu, a byłem na rajdzie, to zostawiłem suba i nara, elo. Nie? Bez sensu. Wiadomo, ktoś powie, ale Huśku, przecież na Twitchu tak samo możesz zostać zrajdowany. No niby tak, ale wydaje mi się, że tam się coś takiego zdarza jednak rzadziej. Troszeczkę bez obrazu tutaj dla YouTube'a, ale wydaje mi się, że na Twitchu community jest troszeczkę inaczej skonstruowane. Ci ludzie są inaczej nastawieni do streamów, więc wydaje mi się, że to będzie troszeczkę inaczej działać. Mogę się mylić. No nie wiem, jeżeli się mylę, no to nie wiem. Fakt jest shit, nie? Ale trudno. Myślę, że będzie lepiej. Tutaj jeszcze chciałbym uspokoić wszystkich moderatorów. Ci, którzy są na YouTubie, zostali w moderacji na Twitchu. Tam chyba nikogo mi w zasadzie nie brakuje. Jeżeli mi kogoś brakuje, to tam go na pewno znajdę. Część ludzi będzie płakać. Mi tutaj wiem, że tam kilka moich moderatorów, jak Hubert czy Hitsuko, coś tam narzekali na to, że jednak Twitch. Ale przyzwyczajicie się. Kupimy wam czekoladki kiedyś i dupka wam urośnie i będzie wam się od razu lepiej moderować na tym Twitchu. Zachęcam oczywiście do pobrania sobie aplikacji na telefon, na Twitcha, jeżeli ktoś z was nie ma, a będzie chciał oglądać moje streamy, to poprzez aplikację możecie to robić. No i cóż, link do Twitcha znajdziecie w opisie. Pierwszy stream może nawet jeszcze dzisiaj zrobię, a jak nie, to na pewno jutro. W każdym razie wyczekujcie informacji. Tymczasem słuchajcie, chyba przekazałem wam wszystkie takie moje przemyślenia, tą burzę mózgu, którą miałem. Decyzje naprawdę niektóre nie były łatwe, aczkolwiek stwierdziłem, że podwijam cycę i idę dalej, nie? I robię swoje. Także słuchajcie, przypominam, na tym kanale nic się nie zmienia, będzie wszystko tak jak było w porządku. Być może, tak jak mówię, zmieni się tylko ten Minecraft solo, bo wiem, że część z was lubi go oglądać. Ja też chcę w nim troszeczkę podrobić więcej, aczkolwiek mam jeszcze jeden pomysł, ale o tym to opowiem już w odcinku dla osób zainteresowanych. Na kanale Husiek V2 będą na razie, tak jak mówię, filmy z City Skyline, scenariusze. Być może coś tam się jeszcze pojawi takiego dodatkowego, co akurat nie będę miał tutaj miejsca wstawiać, bądź nie będę chciał na ten kanał wstawiać, to tam się na pewno też pojawi. Daily vlogi, tak jak mówię, planuję, tylko pierw muszę skołować fundusze na kamerę. Ktoś mi powie, ale Husiek, może zarabiasz dużo. Wiecie, mieszkam sam. Więc jest jeszcze kwestia utrzymania się tutaj w mieszkaniu, w bloku, kupna jakiegoś żarcia, bo przecież chudy nie jestem, muszę jeść. A co by było, jakbym schudł? To nie wchodzi w ogóle w grę. To jest jedna kwestia. No i wiecie, no
No wiesz jak jest, nie? Zresztą co ja to będę mówił? Polska. No i słuchajcie, no i w zasadzie tak jak mówię, i Twitch, live'y, więc tam zapraszam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. I cóż, do zobaczenia, trzymajcie się. No i przede wszystkim, kurczę, pamiętajcie o tym łapka w górę, bo łapka w górę to jest coś, co musi być. A jak ktoś nie da, to pamiętajcie, że was znajdę. Dobrze, to do następnego razu, trzymajcie się i na razie, yo.